Od wielu lat funkcjonowała i funkcjonuje świetlica środowiskowa na Bratni, Bratnia Dłoń. No i dzieci w tej świetlicy po prostu dorosły i należało znaleźć drugi lokal, stworzyć drugą świetlicę już dla młodzieży. Trwało to nam troszeczkę, ponieważ no i zarówno nie było lokalu, jak i też nie do końca zawsze były środki finansowe, ale w 2015 udało się. Wyremontowaliśmy lokal, który przekazało nam miasto. No i sięgnęliśmy oczywiście po środki z Unii Europejskiej na funkcjonowanie i tym sposobem funkcjonujemy właściwie już, można powiedzieć, od jesieni ubiegłego roku. No na boku spraw, że tak powiem, ciężko było się tak zebrać, żeby to troszkę oficjalniej zrobić. No a dopiero teraz właśnie chcemy tak troszeczkę, już młodzież się zintegrowała, właśnie zrobić to z władzami miasta. Moja Oleśnica.pl.